ostatnim odcinku skończyliśmy dokładnie tutaj. Znaleźliśmy nowy surowiec, który odkryliśmy. Myśleliśmy, że to złoto, a okazało się, no właśnie, jak nie wiecie, co się okazało, to odcinek jest u Zakrzaka. No i słuchajcie, sprawa wygląda tak, że wraz z końcem odcinka u Zakrzaka okazało się, że gdzieś tutaj leci zrzut. Zakrzak, czy ty widziałeś, gdzie on spada, czy nie? Widziałem, chodź za mną, panie kapitanie, tylko tu mamy jakieś góry i musimy się podbudować. Buduj schody tutaj do góry, poczekaj. Chyba, a to może, ja czekaj, to wyjdźmy tu do góry, tu gdzie byliśmy, żeby tego nie marnować. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, jesteśmy teraz na wielkiej podróży i po prostu zostawcie łapkę w górę, tutaj, żeby, inaczej, jedna łapka w górę, to jeden dzień spędzony na pustyni, więc zobaczmy, ile dni byście chcieli, żebyśmy to spędzili i subskrybujcie nasze kanały. A teraz Zakrzak, no widać, że on buduje dobrze w Fortnite, no i buduje dobrze od razu tutaj. Elegancko, panie Zakrzaku. I teraz co, mamy skakać, tak? No chyba musimy skoczyć i połamać nogi, tak troszeczkę. Ej, tu w ogóle są moje schody z odcinka z podróży. Co ciekawe, w sensie z prezentu, jak ci robiłem. A to ty, to Zakrzak chciał zdobyć dla mnie bursztyn. Co ciekawe, jak nie wiecie, a jak wiecie, no to jak oglądacie, to prawdopodobnie wiecie. Poszliśmy zrobić sobie prezent dokładnie w to samo miejsce. Brakowało tyle, żeby się tutaj spotkać. Ja poszedłem tu, Zakrzak tutaj. Także pomysły na prezenty mieliśmy bardzo podobne. Co ciekawe, czujemy tutaj nową rzecz i jest to dokładnie ciepło. Czy ty czujesz ciepło, czy nie? Czy tylko ja? Ja zjadłem śniego jagodę i nie czuję, więc jest totalny luzik, ale w ogóle ty powiedziałeś widzom, gdzie my biegniemy? A, właśnie, właśnie, bo czekajcie, idziemy, widzowie, w ogóle cały odcinek dzisiaj polega na tym, że idziemy w głąb w tej wyprawie cały czas do przodu, tylko pierwsze co, no to otworzymy zrzut i od zrzutu całe 15 minut idziemy do przodu i zobaczymy, co nam się uda uzyskać, jakie surowce i tak dalej, gdzie zajdziemy, no i kiedy zginiemy. Panie Zakrzaku, ty tam gdzieś skręciłeś. Gdzie ten zrzut jest, powiedz mi? No właśnie, problem jest taki, że on był... No leciał gdzieś w te okolice, ale gdzie... Tak dokładnie, to nie wiem, nie wiem, nie wiem, czego nie zgubiliśmy. O nie, no to widzowie, no to w takim razie prawdopodobnie sobie tutaj wrócimy do tego zrzutu, jak będziemy wracać. Także słuchajcie, cały dzisiaj odcinek polega na tym, że idziemy w prostej linii dokładnie tam, czyli ja muszę się trochę obrócić i cały odcinek idziemy tam. Zobaczymy, co się stanie. Ja oczywiście muszę tutaj zjeść śniego jagodę. Także panie Zakrzaku, pan idzie za mną i cały czas, patrz, pierwsze mamy klepo jagodę. Co ciekawe, tego jeszcze nie zrywaliśmy. Czy ty zrywałeś klepo jagodę? Ja sobie nie przypominam. Klepo jagodę mijałem. Tam, wiesz, taką ze skrzynek, nie? Znaleźliśmy kiedyś, ale zrywać to krzaczka nie mieliśmy, więc w sumie, może zasadzimy w bazie, czy coś? Klepo jagody, bo one chyba speeda dają. To jest dobry pomysł, tylko byśmy musieli to zniszczyć. Czyli cały czas idziemy prosto, zobaczymy, co nam się uda uzyskać. Czyli już mamy pierwszą rzecz, druga to jest chili, ale chili już mieliśmy wcześniej. I cały czas, będziemy tutaj podnosić właśnie te wszystkie skrzyneczki. Zobaczmy, co mamy. Mamy, o, śniego jagodę, mamy tutaj nasiona, tylko Zakrzak, musisz zabrać tutaj te rzeczy, bo ja już mam full, w sensie ja już nie mogę nic zabrać. No i jestem sam ciekaw, co my tutaj możemy... Łocie, ty. Co? Ha. Co się stało? Patrz, gdzie jestem. Patrz, gdzie jestem. Chłopie, no to się będzie działo, to się będzie działo. No chłopie, wy ten tego wał mnie do góry, a tam nie ma gejzera żadnego. Ja cię nawet nie widzę. Ja jestem na tej skale, ja jestem na skale, Zakrzak. Ej, co? Ej, ale fajnie byłoby mieć tam dom. Taki ten. Ale dymy, fajne. Ej, wiesz co? To w sumie nie jest dobry, to nie jest, wiesz, zły pomysł, bo swoją bazę możemy w ogóle tutaj też wybudować. Tylko pytanie teraz tak, jak ja mam stąd zejść, czy mam Ej, skrzynka tu jest, ty dawaj do mnie, stary. A, nic ciekawego w tej skrzynce nie ma. No właśnie, te skrzynki są mega słabe, ja nie wiem, co tutaj chodzi. Moim zdaniem skrzynki powinny być fajne, wiesz, lecić z nich dużo fajnych rzeczy. One są 2 na 10. Ale to ty schodź, gościu! To ty. Właśnie się bałem, że zginę przez chwilę, tylko pytanie, jak ja mam tu zejść w miarę bezpiecznie, ty. Jest tu jakiś tutaj... O, tu będzie zejście, dawaj tutaj do mnie, tu jest zejście na luzie. No i co, idziemy cały czas prosto, ja muszę patrzeć na mapę. Dobra, idziemy dokładnie w tamto miejsce. Jak myślisz, będziemy tu mieli jakieś dzisiaj, nie wiem, nowe jeszcze jakieś chili, w sensie cokolwiek nowego tutaj znajdziemy, czy po prostu będzie woda, ocean? Bo tam jeszcze ja nie byliśmy. Ja bym chciał wilki. Ja bym chciał pustynne wilki, bo one są nam okropnie potrzebne. Okropnie potrzebne, bo do tego stołu, żeby ulepszyć rzemieślniczego. Dokładnie. Ale ja i tak myślę, że gdzieś tutaj, uwaga, bo tam jest ten boss.
tutaj mamy śniegu i jagody. A czy tu gdzieś jest kopalnia jakakolwiek nowa? To nie jest kopalnia tu po lewej stronie? Czy do tego się czasem nie wchodzi tu gdzieś? O, stary, uważaj, 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 uważaj. Widzę, 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 dwa skorpiony, trzy skorpiony i wilk. Uważaj, też uważaj. Ale ja go klepię, ty, ja go sklepię. Jestem pro. No właśnie, to u mnie jest problem, bo jak ja zejdę, to mnie zaatakują wszyscy. Oni na mnie patrzą. Zakrzak, nie zgin. Nie zgin, stary. Nie, ja jestem mocny. Tutaj widzowie wiedzą, że ja jestem mocny w bitce. A jeszcze jakbyś mi pomógł, to w ogóle byłbym Uj, dobra, dobra, może nie jestem taki mocny. Wiesz co, ja już ci pomagam. Jeden zaraz będzie sklepany. Tu po serca. Uciekaj, 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 uciekaj. Tyle ci radzę. Uciekam. Dobra, chyba mi dali spokój, leczę się, jasny gwint. No blisko było. Powiem tak, mnie ten twój wilk teraz goni, więc chodź tu, przyjdź do mnie i mi pomóż, bo ja muszę zjeść mięso. Tylko to trwa 3 sekundy. Stary, pomóż mi szybko, Biegnę, biegnę. My potrzebujemy kuszę, widzowie, jak wrócimy na chatę, to my budujemy kuszę. Ej, zatrzymałem go. Dobra, biję się z nim, pomagam ci. 5, 10, dostałem hita, ale ja się nie dam. Chodź tu, 3. To będzie pierwszy porobiony wilk. Jedy! Znowu ginę! Uważaj, 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 uważaj. Ja tu już pomagam. Tutaj mamy jakiś kieł, nie wiem co to jest. Ogólnie tu zamiast widzowie iść do przodu, to my trochę stoimy w miejscu. Już ci pomagam. Uważaj na nich, Zakrzak, bo oni są mega mocni. Dobra, ej, mamy te piaskowe pazury, więc jeszcze tylko 2 i będziemy mieli stół nowy rzemieślniczy. Więc dobrze, że ta walka się odbywa. Dobra, dobrze, ej, ale dobrze. Tu się dzieją dymy. Ja tutaj wyrzucam to, co mi nie jest potrzebne na tą chwilę, bo ja mam strasznie bagietkę tutaj jakąś mam, jakiś ten. Dobra, zjedzmy sobie. Ej, jakąś tylko ode mnie na święta, a nie tam jakąś. Ode mnie na święta bagietka. Tak, tak, no, tak, tak, dokładnie tak, Zakrzak, idziemy dalej prosto, trochę idziemy w lewo, trochę nam skręciło, musimy iść bardziej w tamtą stronę, najgorszy będzie powrót do domu, bo ja nie wiem, czy nam starczy jedzenia, ja mam już tylko i wyłącznie 2 mięska, tylko pytanie, co my tu jeszcze możemy znaleźć, czy tutaj będzie morze jakoś na końcu, co tutaj będzie po tych, jeszcze w sumie... Nie, to jeszcze kawał drogi, przed nami. Tutaj mamy te skorupy, Zakrzak. Nie ma za bardzo tutaj jak przejść, więc musimy skrócić drogę. A że są góry? Zawsze można się wybudować, spróbować coś tam, wiesz, z drewna i w ogóle. A jak nie masz jedzenia, to papryczki zbieraj i kurczaki pokonuj i się uzbiera na spokojnie. Tylko wiesz, papryczki nam tutaj za dużo nie pomogą. Ja sobie to schowam, bo one dzięki nim będzie nam cieplej. Ja muszę wybudować tutaj schody do góry. Chodź tutaj do mnie, trzymajmy się razem. Wybudujmy może sobie gdzieś tu. O. Aha, ej, co jest? Czy ja tam naprawdę muszę całe budować? Żeby tam wychodzić? Jak ty to budowałeś? Jak ja to budowałem? No, stawiałem tak na siebie. A w jakim sensie? A nie, bo ty budujesz złe schody. Złe. Weź sobie te drugie. Ja właśnie się tak... ciężko. Ja się właśnie tak zastanawiam, tylko drugie, ja nie mam drugich. Halo, a co mam tutaj? Jak dobra. To? Dobra. Mamy je, tylko mi tu nic tutaj, chłopie, nie wychodzi. W sensie, nie da się... I co jest? O co tu chodzi? Zakrzak, ty musisz budować. A, nie mam drewna. Dobra, nie mam drewna. To wyszedłem. Ej, dobre schody, dobre. No powiem ci, że... Widać, że potrafisz dobrze budować, nie? Ej, czekaj, bo zaraz fajne. Siekierkę tutaj. Dobra, ja zbiorę trochę drewna. Już tam idę za tobą. Buduj tam, buduj. Ja nie wiedziałem, że są inne, tak szczerze. Dobra, mamy trochę drewna na później. Przyda. I jestem ciekaw, co tam będzie u góry. Jak myślisz? Czy tam coś będzie? No, jest bursztyn i tu u góry, no nie uwierzysz, co tu jest. Nie uwierzysz. Co? Nic. Myślałem, że faktycznie coś jest, ale na razie, powiem wam tak, ta wyprawa na razie, no, jest ciekawa pod względem walki, ale pod względem surowców, pod względem jakichś takich totalnych nowości, tam jest jakaś chata, chodźmy dalej, tutaj jest coś, jakieś chilisy, kury, no i zaczyna się robić ciemno, więc będziemy mieli przegwizdane za chwilę, tak szczerze. Aha, a mi jest zimno, kumasz, bo zjadłem śniegu jagodę w nocy. A no to zjedz chili. To powinno się wtedy wyrównać. No powinno się wyzerować. Czekaj, zjem chili, zobaczymy. Uwaga. Ej, chodź tu szybko. Ty, mamy jakichś gości. Ty, stary, tu jest jakaś ta brygada. Jakaś tu jest brygada.
Idę. Klepiemy ich czy nie? Tylko nie, wiesz co, ja bym ich zostawił na razie. My tutaj wrócimy. Patrzcie się, jak idziemy w ogóle prosto, nie? Ja bym ich zostawił na razie, wrócimy tu na twoim odcinku, bo ja chcę dzisiaj iść prosto cały czas. Dawaj, chodźmy prosto. A, dobra. Ej, ale ja bym chciał jaskinie. Gdzie są jaskinie pustynne? O co tu chodzi? Kapitan jakiś tu jest. Co z nim robimy? Walczymy? Dawaj go. Dawaj, my tu ich klepiemy. Proch! No to będzie do wysadzania domu komuś. Pa, bo idziemy w prawo, musimy... Ja mi się tak totalnie to wszystko miesza. Musimy trochę odbić w prawo. I tutaj mamy jakieś drzewo, czy to jest jakieś nowe drzewo, czy tu coś będzie innego? Nie, to jest drewno po prostu. Myślałem, że będzie zwykłe coś drewno. Ciekawszego, no. Zwykłe, no. A gdzie jest jaskinia? Bo ja tak tutaj o tej jaskini, ale może jaskinie to... może głębiej? Ale powiedz mi, teraz pustynia już będzie do końca? Czy tu jeszcze jest jakiś biom inny? Jak to w ogóle wygląda? Właśnie to jest mega ciekawe. No, musimy zrobić taki odcinek, że zachodzimy na koniec mapy. Zobaczymy, czy dzisiaj się to uda zrobić. Wydaje mi się, że ciężko, bo zostało naprawdę... Ej, zostało około 4-5 minut, a my tak idziemy i tu się nic nie kończy, stary. Tutaj jest cały czas coś. Czy ty jesteś za mną? Jesteś. Tak, ja za tobą biegnę, ale mnie to totalnie zastanawia, co my odkryjemy, bo moim zdaniem to powinno być tak, że im... Dawaj, że im głębiej wchodzimy, tym lepsze rzeczy, a to tak nie wygląda. Właśnie tak to powinno wyglądać, ale na tą chwilę wcale to tak nie wygląda. Widzę, subskrybujcie kanał, żeby niczego nie pominąć, więc sprawdźcie teraz, czy macie... O, choinka, wiesz co? Może przelećmy to dalej, bo są dwa wilki i dwa te. Ja tutaj klepię, ja się nie boję wyzwań. Patrz, leży. Dobra, walni. Dobra. Nice. Ej, on coś wyskoczyło, coś z niego, co to? Miecz goni mnie, on jest dziki. Dziki go. Dobra, pokonane i dawaj tego wilka. Będziemy mieli ten ostatni kieł. Ile tam nam jeszcze tego brakuje? Wiesz co, tak się składa, że już mamy chyba 12? Teraz ile? Bo to po 3 albo 4? 16 tego mam. 16. No to będziemy mieli dużo lepsze rzeczy. Czekaj, czy my wyrównaliśmy? Wyrównaliśmy. O, i tu mamy kolejne te. Ej, stary, ja się dziwię, że to tak długo tutaj trwa. Ja myślałem, że tu będzie woda za niedługo, a tu jest cały czas to samo. No powiem ci, że ogółem duża jest ta mapa. Nie wiedziałem, że ona jest aż taka wielka, ale tu spoko, bo może kiedyś zbudujemy jakąś bazę na krańcu mapy. Tylko moim zdaniem to powinien być ocean i łódka, którą jeszcze można płynąć. I jakieś wysepki, ale to by było mocne. Ale stary, my łódkę to sobie możemy zrobić w jakimś odcinku i to jest mega dobry plan, bo łódki da się zrobić. Z tego, co widziałem, one po jakimś czasie chyba toną, ale to nic. Tutaj chyba będzie zimno za chwilę. No zobaczcie na ten pod moim awatarem. Chyba jest teraz zimniej. Zobaczmy, rozwalmy sobie to. Czy to się da rozwalić? Ej, też nie. Być może tego się w ogóle... O! I mamy w końcu jakąś wioskę, stary, kolejną. I tu są kolejni ludzie. Poklepiemy ich, czy do przodu dalej? Do przodu, zostawmy ich do ciebie. Widzę, kolejny odcinek będzie u zakrzaka. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Ja na razie chcę iść mega prosto i zobaczyć, gdzie my zejdziemy, czy w ogóle gdzieś zejdziemy, czy cokolwiek tutaj się będzie jeszcze działo, nie? No zobaczcie, jaki kawał drogi jest, jesteśmy dalej, nie? A tu nic w sumie. Ja tylko chcę tak nadmienić, że my będziemy chyba do domu z trzy odcinki wracać, jak tak dalej pójdzie, ale to będzie mocne. Ty, ale w ogóle moim zdaniem to oni powinni dodać jakieś takie... Ej, czemu tu jest wilk z... nie... ten... niepustynny? O co chodzi? Może się zgubił? A może się zgubił? Moim zdaniem, bo nie dokończyłem, oni powinni dodać jakieś zamki takie do podbijania. Ej, ale tu jest coraz więcej trawy, ale zamek do podbijania gdzieś jest. Tylko aha, chyba za zimą, wiesz? Tam jest za zimą chyba zamek. Aha, no to ogarniemy w którymś odcinku. Ja bym chciał trochę bursztynu jeszcze nakopać tutaj, bo może z bursztynu się robi jakieś kilofy fajne. No to na pewno zrobimy, słuchajcie, jeszcze chwila nam została, tu już jest zwykły... Ej, co jest? Chyba zaraz będzie jasno, się robiło. Ale naprawdę, ta mapa się nie kończy, ale nie ma też nic nowego. Ja myślałem, że tutaj, nie wiem, zdobędziemy jakiś węgiel, jakąś kopalnię, gdzieś do kopalni Ej, a kopalnia była tam wcześniej, albo to nie kopalnia, nie wiem, co to tam było, ale coś jest zaznaczone. Ale odkryłem 200 IQ sposób, jasny gwint. Słuchaj, nie uwierzysz, co ja zrobiłem. Co? Wziąłem kamień, taki jak Syzyf pchał pod górę, nie? No. Taki kamień wziąłem i zacząłem nawalać nim o kaktusy i wypadło mi nowe drewno. Czaisz? Nowiutkie drewno.
takiego, którego nie można zebrać siekierą. Tylko, no, w sensie trzeba mieć o wiele lepsze siekiery. Ej, to czekaj, to my odblokowaliśmy tutaj nowe schematy, nie wiem, czy ty to widziałeś. Widzisz to? No, bo właśnie to drewno zebrałem i to zrobiłem dzięki temu, te schematy. Ja cię kręcę. A może to tak trzeba było zrobić? No to zobaczcie, jak dużo dzisiaj zrobiliśmy. Ja proponuję jeszcze przejść za tą górę. Mamy koło odblokowane, no będzie się działo w kolejnych odcinkach. Słuchajcie, czyli po coś tutaj szliśmy. Zakrzak odkrył sposób na właśnie zbieranie rzeczy. A zobaczmy jeszcze, co będzie za tą górą. I linia wygląda tak, jakbyście się zastanawiali. A, tam już nie mogę przejechać. Zobaczmy, co jest za tą górą. Czy tu jest morze, czy tutaj coś będzie. Jest kolejny głaz, jest kolejny wilk. Ale to by wyglądało, że to jest tyle, widzowie. W kolejnych odcinkach będziemy szli na koniec mapy. Na tą chwilę wygląda to tak. Wydaje mi się, że mimo wszystko było tu warto przejść, bo mamy nowe schematy, mamy bursztyn i chyba to wszystko. Także tak by się to wszystko prezentowało. Ja zapraszam na te odcinki. Kolejny odcinek u Zakrzaka. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę i trzymajcie się, na razie. Cześć!